Zawsze byłem chudym chłopakiem ważącym 55 kg. Moim marzeniem było zrobić formę. No i udało się. Po 7 latach ważę, w sumie po 6, ważę 80 kg, ale nie wystarcza mi to. Ta waga 100 kg jest magiczną liczbą, tak jak pierwsze wyciśnięte 100 kg na klatę. Także zobaczymy, czy uda mi się do niej dojść. Będziecie razem ze mną monitorować moje poczynania w drodze po właśnie 100 kg. Zaczynam od 80, zobaczymy. Każdego miesiąca będę robić dla was odcinek i w nim sprawdzimy sobie aktualną wagę, wyniki siłowe, no i jak idzie mi dieta i jak sobie radzę. No to co? Zaczynamy! O, światełko się odpaliło. Ta masa to dla mnie około jedzenie 4000 kalorii. Już czasami nie mam jak tego przejadać, więc używam nawet produktów rekreacyjnych, takich jak na przykład, nie wiem, jakieś Two for You z Maka ewentualnie. Albo nawet jakaś, na przykład te bułeczki mleczne z Biedronki, które mają nawet fajnie węglowodanów, trochę mniej cukrów, ale bardzo łatwo wchodzą i łatwo możecie je przemielić. Także myślę, że będzie dobrze. Zresztą zobaczymy. Tu musisz dać niżej rurkę. A dobra, niżej rurkę. Słomkę. Tryb treningowy, którym aktualnie trenuję, to split i trenuję 6 razy w tygodniu. Najwyższa waga, którą kiedykolwiek miałem, to 89 kg i na niej myślę, jakbym robił maksy, to 140, myślę, że na ławie by pękło. Macie udokumentowane 130 razy 2 w ogóle na TikToku. Cytrulinka przed treningiem, zaczynam od wznosów bokiej, lecę sobie ostro. Widzicie, tutaj 12 latają, 14 mogłyby też polatać, myślę. Z delikatnym ugięciem w ramionach, później wyciskanie hantli nad głowę, też 24 nie są to jakieś wybitne turbo wyniki siłowe. Mogłem tutaj latać 30, ale robię na powtórzenia na 14 powtórzeń, 16 powtórzeń, czasami nawet więcej. Tutaj face pull'e tak samo, jakieś 30-40 kg, coś takiego. Zobaczymy, jak te wyniki zmienią się w czasie, jak zacznę trenować. Biceps. W ogóle mam coś takiego, że boli mnie przedramię, także trenuję bardzo małymi ciężarami na biceps i na bardzo dużych zakresach powtórzeń. W większości będzie to przemiana też hipertroficzna, także chciałbym zyskać tutaj jak najwięcej size'u, czyli tej wielkości i ogólnie wielkości, no po prostu pełności i tych brzuszców mięśni. Zobaczymy, jak to wyjdzie całkowicie. Oczywiście tutaj dodatkowo jakiś tricepsik, no i wznosy jeszcze w opadzie dodatkowo, słuchajcie. Dzień barków, mój planik będziecie mieli prawdopodobnie w opisie, także możecie sobie sprawdzić, no i legacy21.pl. Po treningu czas na coś, co będzie mi towarzyszyło przez kolejne 30 dni, myślę. Taki shake to będzie jakieś 700-800 kalorii około, 3 łyżki masła orzechowego, 2 miareczki białka, wszystko zalane mlekiem, do tego dodany banan, jeszcze czasami prawdopodobnie użyję oliwy i pewnie będę miał takie, no, z 2, 2,5, 3 w ciągu dnia, bo płynne kalorie to naprawdę to jest way to go, jeżeli jesteście na masie. O, patrzcie szefy, złapie mi ostrość. Ani w walce z ciężarami, słuchajcie, ale whatever. W mojej masie towarzyszyć mi będą suplementy, bo pewnie zapytacie, które. No to będzie to omega 3, na pewno. Do tego biotyna, do tego ZMB, czyli cynk, magnez, B6. Fajnie wpływa naprawdę na regenerację, jakiś głębszy sen otrzymujemy z tego, co czytałem generalnie i no i suplementuję sobie oczywiście kreatyna całkowicie, codziennie, jakieś białko ewentualnie, bo widzieliście, jak robię shake'a. No i ashwagandha, to jest suplement, który generalnie biorę już od 30 dni, fajnie obniża kortyzol, mogę wam polecić. I to jest chyba w sumie wszystko, może jakaś witamina C, D3 jeszcze wleci. I ta masa zapowiada się nieziemsko, naprawdę, zobaczycie. Jak chcecie sobie zakupić taki suplement, to z kodem DBESTIA na KFD możecie sobie spróbować. Do tego możecie wpaść na mojego Instagrama, tam może wrzucę jakąś aktualizację sylwetki, która jest teraz. Co do moich treningów, to jak chcecie, to swój plan, oczywiście bez parametrów, w większości ćwiczenia, które robię, wrzucę wam w opisie na dole, więc jeżeli chcecie, to korzystajcie śmiało. Możecie za to zostawić suba. Nie jest on jakiś turbo naładowany wielostawami, bo staram się oszczędzać swój układ nerwowy i takie ćwiczenia izolacyjne naprawdę mi w tym pomagają. Ale ważne jest to, że pozwala mi osiągać cele. Na masie co prawda powinniśmy progresować tym ciężarem i będę się starać progresować tym ciężarem. Zobaczymy w kolejnym odcinku, jak będą wyglądać moje wyniki całkowicie. No i chciałem się po prostu z tym z wami podzielić, także skinny faty, łączmy się, zostawcie lajka, wpadajcie na mojego IG i widzimy się w kolejnych odcinkach. Peace, yo, droga do 100 kg.